czwartek, 8 maja, Iwona Świtała. Dzień dobry. Zaczynamy wiadomości dzisiaj w programie. Spotkanie z Anną Dymną, 53. rocznica powrotu Raciborza do granic Polski oraz dzień otwarty w Zespole Szkół Specjalnych. Pani Anny Dymnej mieli wczoraj niepowtarzalną okazję poznania osobiście tej uroczej i ciepłej osoby w czasie spotkania autorskiego organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. Spotkanie z Anną Dymną, postrzeganą jako gejzer dobroci i łagodności, wpisuje się w obchody 60-lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz 900-lecia Raciborza. Znana aktorka teatralna i filmowa, przyjaciółka osób chorych i niepełnosprawnych, opowiadała o swojej szerokiej działalności charytatywnej, karierze aktorskiej, o tym, co ją martwi i co cieszy. Założycielka Fundacji Mimo Wszystko w swoim programie Spotkajmy się rozmawia z przykutymi do wózków o latach, z niewidomymi o kolorach, z oszpeconymi o miłości. Mówi, że osoby upośledzone motywują ją do działania, a ona motywuje je. Uświadamia im i wszystkim dookoła, że człowiek chory też jest człowiekiem, niczym się nie różni i jak każdy ma marzenia i pragnienia. Jak twierdzi Anna Dymna, dobro powinno być normalnym odruchem ludzkim, dlatego ona sama nigdy nikogo nie potępi, natomiast będzie starała się zrozumieć. Dwugodzinne spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Na koniec przed panią Anną ustawił się tłum ludzi, których zauroczyła. Składali podziękowania i wyrazy sympatii, prosząc równocześnie o autografy i pamiątkowe zdjęcia. Dzisiaj obchodzimy 53. rocznicę przyłączenia Raciborza do granic Polski. Z tej okazji uczniowie gimnazjum nr 3 przygotowali uroczystość upamiętniającą to wydarzenie. Członkowie grupy wokalno-teatralnej działającej w gimnazjum nr 3 w spektaklu zatytułowanym Powrót Raciborza do Polski wcielili się w postaci związane ze skomplikowanymi dziejami naszego miasta na przestrzeni wieków. Przedstawienie urozmaicone występami zespołu wokalnego miało w dużym stopniu edukacyjny charakter. Racibórz poza granicami Polski znalazł się już w pierwszej połowie XIV wieku. Szansa na włączenie go do granic naszego kraju pojawiła się dopiero po I wojnie światowej. Niestety wyniki przeprowadzonego w 1921 roku plebiscytu były dla strony polskiej niekorzystne, bowiem 91% Raciborzan opowiedziało się po stronie Niemiec. Kolejna szansa pojawiła się dopiero w 1945 roku. 31 marca 1945 roku Racibórz został zdobyty przez wojska pierwszego frontu ukraińskiego. Był traktowany jako miasto zdobyczne i prawem łupu Racibórz stał się obiektem pożądania zdobywców sowieckich. Był niszczony, nie było polskiego gospodarza. Inaczej to wyglądało, kiedy był polski gospodarz i mógł dopilnować sprawy na miejscu. Polska administracja pojawia się dopiero około 8 maja 1945 roku razem z ówczesnym prezydentem, pierwszym polskim prezydentem Raciborza, którym był pan Paweł Lelonek. I polska administracja, kiedy pojawiła się na terenie Raciborza, zaczęła już traktować Racibórz jako miasto polskie. Komendantura sowiecka w Raciborzu musiała się jednak liczyć z polskim gospodarzem i już te rabunki, gwałty, szabry nie były na porządku dziennym. Za polską administracją pojawiło się polskie wojsko, polska milicja. Ciążyła jednakże władza sowiecka jeszcze nad Raciborzem w sposób taki półformalny, dlatego że na przykład dokumenty tożsamości były wydawane nie tylko w języku polskim, ale również w języku rosyjskim. Pojawienie się polskiej administracji w Raciborzu nie było eksponowane w miejscowej historiografii. Uwagę zwracano jedynie na moment, kiedy wojska sowieckie zdobyły Raciborz, a o samym fakcie mówiono wyzwolenie. Jest to mało szczęśliwe na pewno pojęcie. Wyzwalać można coś, co wcześniej było polskie. Raciborz przed wojną jednak był niemiecki, chociaż mieszkali na terenie Raciborza Polacy. Oni przyjęli zdobywców radzieckich z pewnymi nadziejami. Ja osobiście pamiętam taką historię, że jeden z mieszkańców starej wsi biegł na spotkanie żołnierzy radzieckich, licząc, że żołnierze radzieccy docenią to, że są oczekiwani. Niestety został zastrzelony.
dlatego że traktowano ich wszystkich jako potencjalnych wrogów. Tak zresztą wmawiano żołnierzom radzieckim, że do rzeki, czyli do Odry, to jeszcze nie powinni tak plądrować. Dopiero za rzeką to już można, a za rzeką właśnie znajdował się Racibórz. Dzisiejsza uroczystość zbiegła się z dniem nadania gimnazjum nr 3 imienia Augustyna Welcla, co miało miejsce 6 lat temu. W spotkaniu uczestniczyło grono zaproszonych gości i uczniowie. Fundacja Polesie Wschód oraz Szkoła Podstawowa nr 4 po raz 11 organizują pobyt w naszym mieście dzieci z Białorusi. W związku z tym organizatorzy zwracają się z prośbą do mieszkańców o przyjęcie dzieci do swoich rodzin w celu zapewnienia noclegów. Całościowy program pobytu zabezpiecza Fundacja i Szkoła Podstawowa nr 4. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod numerem telefonu 032 415 0423 lub 507 865 858. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, oferujący edukację dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, zorganizował dzisiaj Dzień Otwarty Szkoły. Szkoła kształci uczniów na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły zawodowej. Swoim podopiecznym oferuje szeroki wachlarz zajęć. Ponadto stałą opiekę psychologa, pedagoga i pielęgniarki. W czasie dnia otwartego można było zwiedzić całą szkołę, salę zajęć, jak również pracownię gotowania, drewna i gliny. Specjalnie na tę okazję przygotowano wystawę zdjęć i rysunków związanych z Bajtelgalą, bo właśnie z powodu Bajtelgali, będącej pewnego rodzaju innowacją pedagogiczną i już nieodłącznym elementem szkoły, postanowiono zorganizować Dzień Otwarty. Głównym celem jest zapoznanie rodziców z naszą ofertą edukacyjną szkoły, zachęcenie także ich do zapisywania dzieci do naszej szkoły. Myślę, że nasza oferta jest bogata i dzięki temu, że będą mogli rodzice się zapoznać z nią, zachęci ich to choćby tylko do tego, żeby mogli zapoznać się z tą ofertą i zachęci ich do zapisywania do nas swoich dzieci, swoje pociechy. Dzieci, które wymagają specjalnych metod pracy i specjalnych form pracy edukacyjnej. Jednym z atutów szkoły jest posiadanie profesjonalnej pracowni Tomatica, w której pracuje się za pomocą metody wspomagającej układ nerwowy, wpływającej na odblokowanie słuchu, wyciszającej i motywującej do działania. Zwiedzający szkołę mieli okazję, by zobaczyć stoisko ze śląskimi strojami przygotowanymi specjalnie na Bajtelgalę, jak również wystawę kronik szkolnych. Na każdego czekały materiały informacyjne oraz pamiątkowe zdjęcie szkoły. Jak podkreśla pani dyrektor, szkoła stoi otworem każdego dnia. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich. Żegnam Państwa i zapraszam jeszcze na rozmowę z panią Anną Dymną. Powiedziała pani, że żyje w biegu, prowadzi fundację, gra w teatrze, prowadzi swój program telewizyjny. Ma pani czas dla studentów, a oprócz tego jest pani jeszcze mamą i żoną. Skąd te pokłady energii? Ja nie wiem. Ja myślę, że ja jak wampir z ludzi to czerpię. Po prostu tak komuś pomogę, a on nawet nie wie, że on mi jeszcze bardziej pomaga. To chyba jest tak. A poza tym ja myślę, że te energie biorę stąd, że ja przechodzę z przestrzeni w przestrzeń. I teraz jeżeli w jednej się zmęczę, w drugiej sobie odpoczywam, bardzo ciężko pracując. Jak tam się znowu zmęczę, to sobie idę do domu, coś sobie tam zrobię, prawda, tego. I tak ja myślę, tak biegam cały czas, nie muszę długo spać, bo przyzwyczaiłam organizm. To jest chyba tak. Historie osób chorych i niepełnosprawnych często wywołują u pani łzy. Jak pani sobie radzi z tymi negatywnymi emocjami, i smutkiem? Staram się to powstrzymywać, ale ja jestem zwyczajnym człowiekiem i po prostu czasami to, co ci ludzie do mnie mówią, mnie całkowicie przerasta. Ja tego nawet do końca nie rozumiem, mimo że się nauczyłam już z nimi rozmawiać o wszystkim, o śmierci, o cierpieniu. Ale oni czasami mają w sobie coś takiego niezwykłego, że mnie to kompletnie rozwala. I
I pamiętam, jak kiedyś jakiś dziennikarz mi powiedział, że jestem nieprofesjonalna, jak pani się może rozczulać. Ja się nie rozczulam. Tylko ci ludzie, ja pamiętam, pierwszy raz się rozpłakałam, jak taka Jola na wózku, sparaliżowana od wielu, wielu lat, mi powiedziała, że ona jest szczęśliwa, bo życie jest piękne i że ona jest wybrana. Pierwszy raz wtedy usłyszałam to słowo, że jestem wybrana. I ja mówię, do czego? A ona mówi tak, bo ja pełnię strasznie ważną funkcję w życiu. Ja mówię, jaką funkcję, nie chodzisz, nic nie możesz robić. A ona mówi, bo jak ktoś się na mnie popatrzy, to musi sobie natychmiast uświadomić, jak jest szczęśliwy. A tak to by może tego nie zrozumiał. Ja pamiętam, że wtedy się zaczęłam ryczeć. Ona tak pięknie mówiła z takim uśmiechem. I pamiętam, że to rzeczywiście było porażające. To nie weszło do programu, myśmy to wycięli. No, chyba było widać, że się rozryczałam, nie wiem po czym. I ona mnie tak głaskała, pamiętam taką swoją, bo ona jeszcze rękami ruszała trochę, taką chudką rączką. Mówi, Ania, nie płacz, wszystko będzie dobrze. I ja sobie myślę, Jezus Maria, co to się dzieje? To nie jest żadne rozczulanie, po prostu ci ludzie potrzebują normalnych reakcji. I nie trzeba tego pohamowywać. Co ja będę udawać, że mnie coś nie poraziło, jak mnie poraziło? Dlaczego ja mam coś udawać? Oni na mnie tak działają, ci ludzie, i tak prawdę mówiąc, jak zastanawiam się, skąd mam siły, to ja od nich mam te siły. Bo jeżeli ja rozmawiam z człowiekiem, który według wszelkiego wyobrażenia nie powinien w ogóle funkcjonować, a on się uśmiecha, ma pełno energii i nie narzeka, tylko mówi, że jest pięknie, to jak ja mam nie mieć siły? A oni mi ufają, ja im jestem potrzebna czasami. Umiem sobie tak znajdywać, że jestem potrzebna. Jak się człowiek czuje potrzebny, to mu się rano chce wstawać. Nie wyobrażam sobie, że się budzę rano i nie wiem po co. Ja po prostu mam tak strasznie dużo roboty, a ja zawsze sobie jeszcze coś znajdę tak po drodze. W swoim programie pyta pani osoby chore o ich marzenia. A czy pani ma jakieś marzenia? Och, ja mam strasznie dużo marzeń, bo myślę, że dopóki człowiek ma marzenia, to jest szczęśliwy. Ja mam strasznie dużo marzeń. I małych, i dużych. I ogromnych, i pomyślałam sobie tak, że rzeczywiście to jest prawda, że jeżeli ktoś marzy, to cały wszechświat mu pomaga. I to jest tak, i teraz ja robię tak, że ja na przykład sobie coś wymyślam, jakieś marzenie. Te marzenia są tak szalone, że jak sobie myślę, to się sama siebie boję. Ale potem ja to mówię, kogoś zapalam, jak już dwie osoby marzą, trzy, cztery, jak to się staje pragnieniem, nagle się urzeczywistniają rzeczy niemożliwe. Jak ja bym sobie 5 lat temu pomyślała, że ja bym miała fundację, że ja będę budować jakieś ogromne ośrodki dla osób niepełnosprawnych. Gdzie, skąd? Przecież ja nikim nie jestem. Ja jestem tylko aktorką, a to jest tak, że się marzy, żeby zmienić świat, że się marzy, żeby było lepiej, żeby było jaśniej. I po pierwsze, nie wstydzić tych słów, bo ja używam takich słów. Mówią, że jestem moralizatorka, że głupia, to nic nie szkodzi. Ja po prostu chcę, żeby było lepiej i wiem o tym, że ja w to uwierzyłam, że my to możemy sprawić. Są ludzie, którzy mi to pokazali, a ja w to teraz już wierzę i po prostu robię to i czasami się załamuję, oczywiście czasami sobie popłaczę. A ja potem sobie pogadam z takimi moimi przyjaciółmi, do mnie cały czas ktoś dzwoni. Jak na przykład jest Dzień Kobiet, to cały czas SMS-y do mnie przychodzą. Kiedyś mój mąż mówi tak, ty, co to tak cały czas ktoś do ciebie pisze? Ja mówię, wiesz, w końcu jest Dzień Kobiet, mężczyźni do mnie piszą. Ja sobie myślę, jakbyś ty ich zobaczył. A to są moi najwięksi przyjaciele, ci ludzie na wózkach, ci sparaliżowani, ci niewidomi, ci chorzy. I oni mi dają siłę, straszną siłę. No, a że se czasem popłaczę, to jest normalna sprawa, no. Spotykamy się w bibliotece i stąd moje pytanie. Czy myślała pani kiedyś o tym, żeby swoje doświadczenia opisać w książce? 2 lata temu wyszła taka książka, to chyba już 2 lata minęło. Warto mimo wszystko. Ja nie mam czasu pisać, ale pan Wojciech Szczawiński napisał taką wielką rozmowę ze mną. Naprawdę mówiąc, no to jest tak, jakbym ja to napisała gdzieś tam. On ze mną rozmawiał, pracowaliśmy nad tym cały rok i tam to wszystko jest opisane. Tylko, że każdy dzień niesie nowe doświadczenia, można by było od nowa coś pisać. Nie wiem, czy to komuś jest na coś potrzebne. Ja marzę o tym, żeby napisać książkę na bazie moich rozmów z tymi osobami, z bohaterami, spotkajmy się. Tylko chcę to zrobić mądrze, nie chcę tego zrobić byle jak. I chciałabym, żeby te rozmowy były jakby takim kręgosłupem tych rozmów. Natomiast ja bym chciała na forum internetowym dyskusje takie prowadzić z ludźmi, którzy co myśleli, jak to oglądali ten program, jakie się w nich uczucia obudziły, żeby podzielili się doświadczeniami ci, którzy na to samo cierpią, albo ci, którzy tego nie mogą zrozumieć. I gdyby taką dyskusję w internecie wywołać, gdyby to spisać, to prawdopodobnie to by były bardzo ciekawe książki. Dlatego, bo ja rozmawiałam już z tak niezwykłymi ludźmi, że to byłby materiał, bo tak sobie myślę, że sama to, że na przykład ja powiem, skąd znam tych ludzi,
Tylko ja to jest za mało. Trzeba by było większą dyskusję zrobić i jest wiele wydawnictw, które chce takie książki wydać. A także ja to będę pisać tak o sobie, to już mi się znudziło. To nie. Kupiła pani książkę za złotówkę używaną. Jaki to tytuł? To są wierszyki Michałkowa Sergiusza. Ja to znam tę książkę. To są tak śliczne wierszyki. Jak moje dziecko było małe, to... Dziś ogromne mam zmartwienie, bo mi zginął mały szczeniak. 2 godziny go wołałam, 2 godziny go szukałam, lekcji wcale nie zrobiłam i obiadu jeść nie chciałam. To są śliczne wiersze. Moje dziecko uwielbiało te wierszyki, a ponieważ mój asystent Marek ma Józia, który jest malutki, to Józiowi będziemy to czytać. No. Rozumiem. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę wiele uśmiechu na twarzy. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam wszystkich Raciborzan.